Wracamy dziś do Robloxa po to, aby przetestować A Dusty Trip, czyli coś w rodzaju Robloxowego The Long Drive, o ile się nie mylę, więc sprawdźmy tę zacną giereczkę. Czy ja w ogóle mogę odpalić to sam? Wydaje mi się, że tak, w sumie to byłoby trochę bez sensu, gdyby było inaczej. Tak, jest w końcu odliczanie, dobra. Mamy to, więc 10 sekund pozostało do tego, żeby odpalić ten zacny tytuł. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej Dusty Trip, to wiecie co robić, jakaś łapa w górę mile widziana oczywiście. No i mamy to. Ogólnie nie grałem ani w The Long Drive, ani w Dusty Trip, więc to będzie dość ciekawe debiutanckie przeżycie. Są też samochody różnego typu. Zagramy dzisiaj na tym basicowym, taki jest mój zacny plan, że tak powiem. Dobra, jesteśmy już w samej grze. Ogólnie rzecz biorąc, na początku się tak wszystko ścinało, że miałem wątpliwości co do tego wszystkiego, ale no na szczęście jest git. Dobra, możemy wziąć sobie mopa, możemy wziąć sobie jabłko, no i różnego rodzaju inne rzeczy. Możemy też wziąć sobie golden AK za 99 robuxów, ale no raczej tego nie chcemy robić. Ogólnie z tego co widzę jesteśmy na jakimś kompletnym... Aha, okej. Okay. Na jakimś kompletnym pustkowiu. Dobra, chciałem te drzwi otworzyć, szanowni państwo. Dobra, otwarte. No, mechanika gry jest dość ciekawa. Dobra, mamy tutaj z tego co widzę różnego rodzaju rzeczy do naszego zacnego autka, więc zaczniemy od kółek zapewne. Czy ja muszę to zrobić na jakieś... Czekajcie, mogę garaż otworzyć, czy jeszcze nie? A no mogę, ale... musimy na tym wraku to wszystko zrobić. Dobra, wszystko jasne. Już się bałem, że to będzie bardziej skomplikowane, ale nic bardziej mylnego. To są same proste rzeczy, więc tutaj zakładamy nasze koła. Jak widzicie, musimy założyć ich 4. No kto by pomyślał, że w aucie muszą być 4 koła. O, z tego co widzę, to tego jednego nie założyłem zbyt dobrze, więc trzeba to poprawić oczywiście. Proszę bardzo, no przecież ten auto to wygląda świetnie. Ja myślę, że przejedziemy nim no, całą trasę. Myślę, że tutaj prosto do Eldorado dosłownie. Dobra, musimy jeszcze silnik oczywiście tutaj wrzucić. Dobra, mamy tutaj, szanowni państwo, kolejną część naszego zacnego autka. Uwaga, uwaga. Benz, mamy silnik. Musimy również radiator wrzucić. To chodzi, chyba chodzi o akumulator? Nie wiem, nie znam się ogólnie, więc może tak, może nie. Dobra, F2 place. Dobra, nie tutaj. O, mamy to? Nie, to było, aha, okej, okay, to było światło przednie najpewniej. Więc to nie był żaden radiator. Co my tu mamy? To my kolejną lampę. Albo światło? No mniejsza o to, każdy wie o co chodzi, słuchajcie. Uwaga, Benz. I teraz tak, co my tutaj mamy za tabliczkę w ogóle? Jakąś tabliczkę tu mamy. Sięgnijmy ją. Co to jest napisane? No okej. Okay. Pustkowie, to już pustynia jest najbezpieczniejszym miejscem dla nas. No zdecydowanie tak jest. Tu mamy jakiś wyciąg z ogórka. No w sumie to nas na razie nie interesuje. Drzwi oczywiście, że drzwi musimy zamontować. Chyba, że ich nie możemy zamontować. Możemy, oczywiście, że tak. Tylko... Każdy z tych drzwi musi być na odpowiednim miejscu, a nie ja tutaj chciałem jakoś randomowo wszystko pomontować. Dobra, czyli to jest z tej strony, jak nie mam. Tak jest, proszę bardzo, no idzie elegancko. Dobra, kolejne drzwi, grabnijmy to sobie. No i te będą gdzieś tu. Tak jest. Dobra, mamy już nasze autko praktycznie skończone, musimy jeszcze tylko oczywiście tutaj... załadować niejaki radiator oraz oczywiście... dolać paliwkę do naszego zacnego auta. No okej. Okay. Co my tu mamy? Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia co to jest. Czy to będzie mi potrzebne? No myślę, że... Co tam było? Okej. Okay. No w sumie się przyda. Nie wiem po co? A, radiator. No to niezły radiator. Dobra, co my tu mamy? Mamy krótkofalówkę. Nie mam kompletnie pojęcia czy nam się ona przyda czy nie, ale wpakujemy ją do naszego bagażnika. Możemy zapakować? No pewnie, że możemy. My nie możemy. Dobra, musimy benzynkę jeszcze zatankować. Proszę bardzo. Tak jest. No wylałem trochę naszej benzyny no, z przodu. Nie wiedzieć dlaczego. To jest chyba kwestia godziny, w którą jakby o której gram w tę grę. W sumie to idealnie będzie pasowało do właśnie kontekstu tejże gierki.
Dobra, mamy 9 litrów benzynki. Ja pisałem, że gdzieś pewnie stacja benzynowa będzie po drodze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Co to jest w ogóle? Czy jest jakiś, nie wiem. Aha. Okej, okay, to jest randomowa część, którą możemy gdzieś sobie umieścić. No, umieśćmy ją sobie, nie wiem gdzie. Po boku. Albo z tyłu. Jakby chciał nas, nie wiem, ktoś zaatakować. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy kanister, weźmy go ogólnie, nie wiem czy się przyda czy nie, ale zawsze warto tego typu rzeczy mieć. O, proszę bardzo. Latarka. Nie mam pojęcia czy się ona przyda czy nie. Wydaje mi się, że się nie przyda. W ogóle mamy backpack. Jakiś. Nie wiem o co chodzi, ale nieważne. Jest w ogóle tutaj głód, halo. I ten głód on mi schodzi niebezpiecznie. Tego zjedzmy sobie jabłuszko może. Okej, tak to działa. Dobra, mamy również zdjęcie Pemsa. Okej. Czy potrzebujemy mopa? No niekoniecznie raczej. Splówki też nie potrzebujemy. Dobra, chyba wszystko mamy, tak mi się wydaje. No tę latarkę jeszcze można wziąć. Nie wiem po co i na co. No i ogórkowy olej oczywiście. Obowiązkowo. O nie, zapaliłem ją. Dobra. Ogórkowy olej, proszę bardzo. No i co? Chyba wszystko mamy, tak mi się wydaje. No i lecimy sobie. Tak, oj. Przepraszam, nie chciałem tego popsuć. Otwieramy drzwi. Siadamy. Zamykamy drzwi. No i dobra. Okej, okay, emergency. No raczej na razie nie potrzebujemy emergency. Potrzebujemy odpalić auto, więc tutaj ręcznie opuszczamy. Uwaga, włączamy. O, radyjko jest nawet, ale oczywiście zabobuksy. Szkoda bym sobie ten przekorny los Admirasa odpalił. No dobra, jestem dzbanem. Zobaczyłem w opisie gry, że trzeba nacisnąć R, żeby odpalić silnik. No i wreszcie ruszamy. Nasza podróż się zaczyna. Uwaga, uwaga. O. Jesteśmy w Polsce, to ruch prawostronny oczywiście. Łopaniek znosi to auto. Wiecie co? Wydaje mi się, że jednak lepiej będzie jeździć środkiem praktycznie. Dobra. Mniejsza o to. No jak już tak jedziemy, to już jedźmy. Proszę bardzo, czy możemy zmienić jakąś kamerę? Raczej nie. No i dobra, jedziemy sobie. Zaczynamy od skromnych 100 metrów. W ogóle zaczyna się robić... czym już paliwa zabrakło? Naprawdę? Naprawdę najgorzej na świecie, jeśli tak. Coś tam dalej jest, dobra. Wydaje mi się, że no, musimy zostawić na razie to autko i pobiec sobie no, w tym kierunku. Już nie tutaj się cofamy, dobra. Co się tu wydarzyło w ogóle? Czy mi zabrakło paliwka już w takim momencie? Tak, najgorzej na świecie, what the fuck. No w takim wypadku. Dobra, pójdźmy sobie trochę pieszo. Tam widzę, jest jakiś budynek, więc to jest może, że tak powiem, moje tutaj wybawienie w tym przypadku. Dobra, pójdźmy sobie. Co to jest w ogóle? Jakaś rura? To będzie a dusty trip bez samochodu. Najgorsze z tym wszystkim to, że mi też ten pasek głodu zaczyna niebezpiecznie spadać. Ale na szczęście tu widzę jakiś budynek, więc mam nadzieję, że tam będzie jakieś paliwko i trochę zajdziemy dalej, no bo trochę byłaby lipa, jakbyśmy na tym etapie już no nie zajechali dalej. Chyba, że będziemy grali w Dusty Trip idąc z buta, że tak powiem. To też tak można zrobić, tak w zasadzie. Mamy 260 metrów. No i coś tutaj mamy, jakiś budynek z tego co widzę. I mamy coś na kształt wielkiego pocisku, który jest skałą zapewne. Dobra, jesteśmy uratowani najpewniej. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra. Ale że te paliwko mi tak szybko spadło, to aż jest naprawdę nie do pomyślenia. Bez kitu. Żeby aż tak kiepsko było. Dobra, podbiegnijmy sobie tutaj. No i otwórzmy te zacne... Oj! To to jest jakiś mutant, tej. Mogę z nim iść na bitkę?
Halo, dzień dobry. Chyba nie mogę iść z nim na bitkę, tak mi się wydaje. Mamy tutaj pachołek i mamy też jakieś koło. Co to jest, butelka? No tak. Dobrze mi poszło. Łapka w górę. Pół godziny odpalałem auto. Kompletowałem auto. Żeby finalnie umrzeć od zombiaków. Nie przytulę się z zombie. Dobra rada ogólnie. Przeszliśmy 356 metrów. Nieźle jak na początkującego. Jak na początek. No. Mamy free revive ogólnie rzecz biorąc. Skorzystajmy z niego. Jesteśmy po raz kolejny z tymi zombiakami. Tylko problem jest taki, że tu i tak nie ma paliwka. Chyba, że możemy w jakiś sposób to paliwo kompletować, a ja o tym nie wiem, nie mam pojęcia. No i cofnijmy się po nasz tutaj samochodzik, ale widzę, że za długo to my i tak nie uciągniemy, bo cały czas ten pasek głodu spada i to jest jakby główny problem aktualnie nasz. A drugim problemem jest to, że jest już kompletnie ciemno i nic nie widać. Jesteśmy w tak zwanej czarnej D, że tak powiem. Dobra, pobiegnijmy sobie w takim bądź wypadku. No i sprawdźmy, co my tu będziemy mieli. Dobra, z tego co widzę, to jakaś tutaj poświata zaczyna się ukazywać. Być może to jest moje piękne autko. Bez paliwka. No dobra. Pójdźmy tutaj sobie. Mamy nasze autko, jest. A jestem ciekawy, czy mogłem jechać w drugą stronę swoją drogą. Czy nie? Wydaje mi się, że mogłem. Mamy nasze piękne autko. Szkoda, że nie jest zatankowane. Ale może jak się wywaliłem, to ten, to paliwko się odnowiło, chociaż wątpię. A gdzie tam? 0 na 60. Masakra. Dawaj ten kanister. A. Dawaj te drzwi. Tam olejek normalnie. O. No ten kanister mi się najpewniej w jakiś sposób tutaj... Ej, mogę wlać może ten? Z ogóra olej? Może na tym zajedziemy. A ja tu rozkminiam nie wiadomo co. To najpierw muszę... O, weźmy tą krótkofalówkę. No potrzebowałbym benzynki. Ile takie coś? Aha, okej, okay, fajnie, robuxy. Okej. No nie stać nas, przykro mi. Kanister się niestety zbugował najpewniej. I go już nigdy nie wyciągnę. Dobra, tego nie chcę. A może... O! Ten olej może się uda za góra podnieść. Dobra. O, udało się. Może nim mogę zatankować? No niestety nie mogę. A szkoda. Nim mogę zapewnie uzupełnić to. Czekajcie. Gdzie to jest? Albo i nie mogę? No okej, czyli to było totalnie useless najpewniej. Natomiast ten kanister, on się tutaj już zbugował na amen. Ej, mogę w sumie popchać to autko. Dobra, jednak nie mogę. Okej, słuchajcie, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją dzisiejszą podróż. Możecie w sekcji komentarzy dawać mi wskazówki oraz podpowiedzieć, co muszę zrobić, żeby zajechać dalej niż 365 metrów.
No i jeżeli będzie oczywiście zainteresowanie, to pojawi się drugi odcinek z tego, gdzie no jestem przekonany, że pójdzie znacznie lepiej. To był taki odcinek pilotażowy, żeby poznać tę grę i zobaczyć, jakie jest zainteresowanie z waszej strony.